Cześć, z tej strony ja, Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Witajcie w kolejnym odcinku Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam na odcinek. Pierwsze pytanie dzisiaj mamy od Hanny. Ostatnio wyczytałam, że dieta keto wpływa negatywnie na sen, a konkretnie skraca fazę REM. Czy może się Pani do tego odnieść? Tak, mogę. I ja wręcz musiałam troszeczkę pogrzebać w internecie i znaleźć takie informacje gdzieś, które rzeczywiście by pokazywały, że ona skraca tą fazę REM, bo z tego, co ja z mojej wiedzy dotychczas wynikało, że ona wydłuża wręcz fazę REM w ketoza, potrafi to zrobić. I zazwyczaj to, co się obserwuje, to nawet jeżeli pojawiają się na samym początku u niektórych osób problemy ze snem albo to, że się szybciej wybudzają, to w dłuższym okresie czasu z mojego doświadczenia i też jakby z mojej wiedzy, z badań, które są przeprowadzane, wynika, że ten sen jest lepszy, bardziej jakościowy, że ludzie czasem na keto rzeczywiście szybciej się wysypiają, więc śpią krócej, ale jeżeli ten sen jest jakościowy, to myślę, że wręcz to jest jak najbardziej na plus. Ale znalazłam rzeczywiście takie badanie pokazujące to, że faza REM się na keto skróciła. I znowu, podlinkuję je Wam w opisie, bo to ciekawe i też to właśnie, jak powinniśmy czytać i analizować badania, a jeżeli nie potrafimy tego dobrze zrobić i czytamy gdzieś w internecie kogoś, kto właśnie tak coś sobie wyczytał, to można zupełnie nie złe i nieadekwatne wnioski wysnuć. Bo to było badanie, które pokazało, że po wprowadzeniu diety ketogenicznej, a nawet tam po prostu bardzo niskowęglowodanowej było napisane, u osób, czyli jakby mamy osobę, która nie jest na keto, zaczynamy u niej żywienie ketogeniczne i po 48 godzinach, czyli 2 dniach, zostało zbadane, że rzeczywiście faza REM się skróciła. Moi drodzy, to jest całkiem oczywiste, ponieważ w trakcie ketoadaptacji to jest w ogóle sam jeszcze początek u tych osób i prawdopodobnie one nie wykorzystywały efektywnie ciał ketonowych, więc mogło dojść też do tego, że po prostu zmniejszyła się ilość energii w mózgu i rzeczywiście przez to ta faza REM się obniżyła. Ale mamy kolejne badanie, gdzie akurat badano chyba dzieci z padaczką, jeżeli dobrze kojarzę. I tam po 3 miesiącach, czyli już po takiej solidnej ketoadaptacji, badano te dzieci pod różnym kątem i właśnie okazało się, że między innymi faza REM się wydłużyła, czyli ten sen jest bardziej jakościowy i ketoza ma pozytywne działanie tak naprawdę na jakość tego snu. Tutaj też jest to powiązane z tym, że adenozyna, która jest między innymi wytwarzana przy aktywności fizycznej w pierwszej połowie dnia, ale także właśnie przy ograniczeniu węglowodanów się wytwarza, też produkcja melatoniny jest wspierana, więc po prostu wysypiamy się. Także to wszystko zależy, a chociażby te produkty, które właśnie wpływają na to wytwarzanie się melatoniny, czyli na przykład tryptofan, też sobie na keto fantastycznie możemy dostarczać, czy to z różnego rodzaju mięsa, czy na przykład z pestek dyni, które są jednym z lepszych źródeł właśnie tryptofanu. Także możemy sobie też w ten sposób gdzieś tam się po prostu wesprzeć jeszcze dodatkowo, jeżeli odczuwamy jakieś problemy ze snem, ale ogólnie nie. Ketoza nie powinna skracać fazy REM i wręcz powinna w dłuższym okresie czasu pozytywnie wpływać na jakość naszego snu. Banan. Mam do Pani pytanie. Może niekoniecznie nada się do Q&A, ale nie daje mi spokoju. No to w takim razie, banan, jedziemy z tym pytaniem. Jak zdarzy mi się dzień rozpusty węglowodanowej po jakimś czasie? Moje gazy, jak i dwójka, cuchną tak strasznie, jakbym gnił od wewnątrz. Zazwyczaj są to przetworzone węglowodany, a jak pamięcią sięgam, będąc jeszcze normalnie na węglach i kiedy były wypady na niezdrowe jedzenie, nigdy nie kończyło się to takim smrodem. Zmienił się jakoś proces trawienia, czy przez rok tak zmieniło się jedzenie? No mój drogi, nie doszukujmy się tutaj teorii spiskowych aż tak bardzo i przez rok raczej aż tak jedzenie się nie zmieniło, chociaż ono raczej nie jest coraz lepsze, a coraz gorsze z roku na rok, to prawda. Natomiast tak, zmienił się proces Twojego trawienia, a dokładniej mówiąc, zmieniła się Twoja mikrobiota. Jeżeli zmieniamy sposób żywienia, czy to na ketogeniczny, czy bezglutenowy, czy wegetariański, wegański, czy jakikolwiek inny, czyli wykluczamy pewne składniki pokarmowe z naszej diety, to nasza mikrobiota, czyli bakterie w naszych jelitach,
też się zmieniają. I tym sposobem, jeżeli przechodzimy na keto, to dlatego właśnie ja też mówię, żeby nie ograniczać tak radykalnie węglowodanów, ponieważ to z węglowodanów właśnie nasza mikrobiota się nimi po części żywi. Jeżeli chodzi o błonnik, właśnie warzywa, czy to owoce, to fermentuje, te węglowodany fermentują w naszych jelitach i właśnie są jakby zjadane przez bakterie. Jeżeli tak zupełnie ograniczymy te węgle, to ta mikrobiota się bardzo zubaża i nieraz to daje pozytywne rezultaty niektórym osobom właśnie na początku, ale po jakimś czasie możemy odczuwać negatywne konsekwencje. Tego mówiłam o tym w filmach dotyczących SIBO między innymi. Natomiast jeżeli właśnie mamy tak zubożoną mikroflorę i wtedy pojemy sobie porządnie węglowodanów, no to właśnie mogą być takie efekty, jak tutaj opisujesz, nie będę ich już po raz drugi czytać, więc to się tak może zdarzyć. No i prawda jest też taka, że coś za coś, jeżeli się dbamy o siebie, dobrze się odżywiamy, jesteśmy w takiej dobrze zbilansowanej ketozie, zazwyczaj nie ma gazów, nie ma wzdęć i w ogóle te rzeczy nas nie dotyczą, ale organizm jakby, jeżeli dostanie syfu, to gorzej na niego właśnie wtedy zareaguje niż wcześniej, gdy do tego syfu był bardziej przyzwyczajony. Także tutaj już trzeba się zastanowić, co jest dla nas ważniejsze. Czy syf od czasu do czasu, po którym się czujemy gorzej, czy syf na co dzień, po którym nie czujemy się aż tak źle. No ale pytanie, jaki będzie efekt końcowy. Dagmara. Asiu, a ja z pytaniem o wydzielanie żółci. Otóż po 2 latach low carb zaczęły się problemy z żołądkiem, konkretnie zarzucanie żółcią i co za tym idzie, mam zapalenie błony śluzowej żołądka. Jak teraz sobie poradzić? Dziękuję za wskazówki. Droga Dagmaro, przykro mi, że Cię to spotkało i też jestem ciekawa, co było przyczyną tego refluksu, bo rzadko się to zdarza, jeżeli to keto jest zbilansowane, chociaż nie twierdzę, że u Ciebie nie było. Być może były tam jakieś problemy, które nie były zaadresowane albo o których nie wiedziałaś. Natomiast pytanie jest, czy rzeczywiście jest to refluks żółciowy. Bo jeżeli jest to refluks, taki zwykły refluks, ale nie jest to żółć, no to jest łatwiej sobie z tym poradzić i o tym też wiele razy mówiłam. Natomiast jeżeli tutaj już dochodzi do refluksu żółciowego, to nieraz jest wymagane jakby wprowadzenie leczenia i wiąże się to z różnymi konsekwencjami, więc na pewno warto to sprawdzić i dokładnie zdiagnozować, co się dzieje, bo problem, jeżeli jest rzeczywiście poważny, no to trzeba się nim odpowiednio zająć. Natomiast co do samego zapalenia błony śluzowej żołądka, tak jak mówisz, no to w takim wypadku co warto zrobić? Przede wszystkim zadbać o to, żeby to jedzenie było jak najmniej przetworzone i jak najbardziej lekkostrawne, czyli tutaj wolnowar na przykład się doskonale sprawdzi, czy gotowanie, czy takie porządne miksowanie różnych potraw, żeby po prostu to było delikatne i wtedy warto też jeść więcej posiłków, a częściej, chociaż nie jakoś bardzo często, raczej nie częściej powiedziałabym niż co 5 godzin, no maks 4, ale na przykład nie jeść 2 posiłków, a 3. Nie jeść 3, jak jadłaś 3, tylko 4, żeby troszeczkę zmniejszyć tą ilość, z którą nasz żołądek musi sobie poradzić na raz. To na pewno. No i też jeżeli na przykład pijesz kofeinę, to ona może nie być najlepszym pomysłem na ten moment. I suplementacja odpowiednia, czyli enzymy trawienne warto wdrożyć dobrej jakości. Być może betainy HCL, zależy tutaj właśnie, co jest przyczyną. Probiotyki na pewno, do tego być może jakiś maślan sodu też by się przydał, dużo antyoksydantów, ale to już mówiłam, także w żywności można je po prostu sobie spożywać. Kwasy omega-3 tu będą bardzo ważne, także to też polecam. Czy witamina C, więc to na pewno. No i też jeszcze tak teraz sobie myślę, że czy nie jest przypadkiem tak, że miałaś jakieś dolegliwości bólowe i brałaś leki przez długi czas, bo bardzo często właśnie to zapalenie błony śluzowej żołądka, nie zawsze to z tym wiążemy, ale może być po na przykład nadużywaniu nieraz leków z grupy NLPZ, czyli tych różnych przeciwbólowych, one naprawdę potrafią zniszczyć nam błonę śluzową żołądka. No więc tutaj też pytanie, czy być może to było akurat przyczyną, bo może nie, bo to jakby nie znam przypadku. Dobra, pytanie od Ani. Dzień dobry. Czy taka kawa pita na redukcji, około 300 kalorii, ale wliczana w dzienny bilans, jest błędem? Czy jeśli jest wliczona, to mimo wszystko nie powinno się jej pić, bo na redukcji ograniczamy masło? Przypuszczam, że to pytanie Ani było dotyczące kawy kuloodpornej. I teraz tak, na redukcji ja rzeczywiście, i to mówię w kursie, i to też kilka razy Wam tutaj mówiłam,
na kanale, że polecam ograniczać tłuszcze nasycone na rzecz nienasyconych. Ale to nie znaczy, że jeżeli pije kawę z masłem, to na pewno nie schudnie i to jest wykluczone. Jeżeli to wliczasz do swojego bilansu kalorycznego, to jest okej, jeżeli chudniesz, a jeżeli nie chudniesz, no to warto to masło zamienić na przykład na olej MCT, który dużo bardziej sprzyja redukcji wagi. Ale oczywiście, że są osoby, które jedzą masło, które jedzą olej kokosowy, który jest nasycony, które jedzą, nie wiem, żółty ser, który jest nasycony i też będą chudnąć. Więc jakby to są takie ogólne jakby zasady i jeżeli nie widzisz efektów, no to warto tutaj właśnie poszukać i ewentualnie coś zmienić, ale kawa z masłem na redukcji też jest na nią miejsce. Może nie u wszystkich, nie zawsze, ale nie jest tak, że każdy musi z niej zrezygnować. Long live Ann. I to nie jest pytanie, ale chciałam tutaj się tą Ani opinią podzielić. Super, że wspominasz o tym, że osoby, które uważają się za nocnych marków, prawdopodobnie po prostu taki rytm sobie wytworzyły. Robią coś nie tak w kwestii higieny snu czy regulacji rytmu dobowego. No bo ja rzeczywiście w wyzwaniu mówiłam właśnie o tym, że warto też nad tym snem popracować, bo tak naprawdę tak zwany nocny marek to jest kwestia według badań przesunięcia tylko o jakieś 20 minut do maksymalnie pół godziny tego czasu, w którym powinniśmy się położyć, czyli kładzenie się spać o pierwszej w nocy nawet, czy już później, to są nasze złe nawyki, a nie to, że jesteśmy sową, a nie skowronkiem na przykład. I to bardziej takie nasze wytłumaczenie. I tu właśnie jest, Ania podaje swój przykład. Jestem tego idealnym przykładem. Wystarczyło, żebym zaraz po przebudzeniu zaczęła wychodzić na dwór, na światło słoneczne i od razu zaczęłam chodzić spać około 22, a nie o pierwszej. A całe życie uważałam się za sowę. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dzięki, Aniu, za podzielenie się tą opinią. Fajnie, że właśnie to, co ja mówię, też znajdujecie odzwierciedlenie tego w swoim życiu i potwierdzenie. I rzeczywiście tak jest, także jeżeli ktoś widzi, że ma jakieś problemy ze snem, a może bierzesz udział w moim wyzwaniu na ten rok i właśnie sen jest tym priorytetem, to pamiętaj o tym, że no, chodzenie spać po północy to nigdy nie będzie świetnym pomysłem i możemy sobie mówić, że u nas tak nie jest, ale jeżeli zmienimy kilka rzeczy, zaczniemy dbać właśnie o tą higienę całego dnia, bo to jak śpimy, to na to wpływa już to, co robimy zaraz po przebudzeniu, tak jak tutaj Ania napisała, no to być może po prostu jakość naszego życia się poprawi, będziemy się lepiej czuć i też nasze cele, jakiekolwiek by one nie były, będziemy po prostu do nich szli szybciej. Dobra, i jeszcze pytanie od Radosława. Pani Joasiu, dlaczego po 2 miesiącach na keto moje trójglicerydy wzrosły ze 134 do 292? Czy powodem może być zły stosunek omega-3 do omega-6, a może nieodpowiedni sposób przetwarzania jedzenia, zbyt mocne wysmażenie potraw? Tak, Radosławie, może to być zarówno jedno, jak i drugie, natomiast jest też kilka innych możliwych przyczyn. 2 miesiące na keto, pytanie, jak szybka u Ciebie była adaptacja, bo rzeczywiście u niektórych osób na samym początku może nastąpić taki szybki wzrost tych trójglicerydów i później one się obniżają, szczególnie jeżeli to nie jest taka ketoadaptacja w stylu śródziemnomorskim. Więc tak się może zdarzyć. Także pytanie, czy to nie jest właśnie Twój przykład, że jeszcze się tak dobrze nie zaadaptowałeś, to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jeżeli pijesz alkohol, no to również trójglicerydy idą nam w górę i to nie tylko węglowodany nam te trójglicerydy podnoszą, ale także może być to właśnie alkohol. Kolejna sprawa to, że trójglicerydy są takim magazynem naszej tkanki tłuszczowej po części, upraszczając to mocno. Dlatego też jeżeli przechodzimy na keto i zaczynamy chudnąć, bo wiele osób jednak chudnie, to one się mogą uwalniać, jakby właśnie z tych trójglicerydów ten tłuszcz, ta tkanka tłuszczowa, no zaczynamy ją po prostu redukować. Więc takie chwilowe podniesienie się trójglicerydów może być też po prostu związane z dość intensywnym chudnięciem w danym momencie. To jest istotne. No i też jeżeli jemy na przykład za dużo tłuszczu, to też będzie powodowało, że te trójglicerydy będą wyższe, bo po prostu mamy za dużą podaż energii i w takim wypadku znowu to jakby ten tłuszcz będzie nadmierny, zamieniany może być na te trójglicerydy. To, co polecam Ci zrobić, to na pewno sobie powtórzyć badanie. I teraz tak, przed tym badaniem trzeba zachować przynajmniej 12-14 godzin postu i dobrze by też było nie jeść jakichś takich
bardzo, bardzo tłustych rzeczy, na przykład wieczorem tego dnia poprzedniego, jakiegoś boczku, golonki i tego typu rzeczy. Więc żeby po prostu rzeczywiście to badanie było miarodajne. To jest kolejna sprawa. No a jeżeli dalej to się powtórzy, no to właśnie warto szukać jakichś tam innych przyczyn, czy zmienić troszeczkę swoje żywienie na bardziej śródziemnomorskie. Czasem u niektórych, jeżeli są problemy z pęcherzykiem żółciowym, to też się mogą podwyższać trójglicerydy, także tutaj też może być kilka przyczyn, jeżeli to, o czym mówiłam wcześniej, nie okaże się tutaj trafną diagnozą. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Pytań jeszcze masa przed nami, także zapraszam za tydzień. Pozdrawiam ciepło, cześć.